Witam serdecznie. Właśnie zza drzew wyłania się wysoka wieża na zamku w Malborku, o której właśnie chciałabym powiedzieć. To znaczy, dogrywam sprostowanie. Sprostowanie dotyczy ceny biletów wstępu na wieżę, które kupujemy dodatkowo. Już na drugiej kondygnacji Zamku Wysokiego, tam jest kasa i tam zakupujemy bilet wstępu. A sprostowanie, zostałam, może dlaczego sprostowanie, nieświadomie, może w związku z euforią, że 14 czerwca w końcu wieża została udostępniona dla Państwa, to przez tą euforię no ceny biletów okazały się nie takie, jakie opowiedziałam Państwu w nagraniu, bo niestety nie została cena 12, to znaczy jest cena biletu 12, ale tylko i wyłącznie dla uczniów i dla osób, studentów, dla seniorów, rencistów i tak dalej. Natomiast osoby, które kupują normalny bilet, to muszą zapłacić 15 zł, czyli no jest to 3 zł więcej niż w ubiegłym sezonie letnim. No, przepraszam za to, że tak nieświadomie ja zostałam wprowadzona w błąd, przez co wprowadziłam również Państwa w błąd. Zapraszam serdecznie do Malborka, do zwiedzenia tej wieży, do wejścia na tą wieżę, pokonania tych kilku pięter, około 200 schodów. Dodam, że schody nie są jakieś kręte, nie są uciążliwe, spokojnie można sobie wejść na nią. Po drodze są ławeczki, tak jak Państwo widzicie tam te okna, o, to tam są takie półpiętra, na półpiętrach są ławeczki, można sobie spocząć, są ciekawe zdjęcia, obrazy, informacje dotyczące przeszłości. Także osoby, które są zainteresowane, serdecznie zapraszam. No nie wspomnę już o pięknych widokach z samej wieży, która ma 66 metrów wysokości. Natomiast jeśli licząc od dziedzińca Zamku Wysokiego, to tylko 48 metrów. Tylko albo aż, zależy jak na to patrzeć. Widoki w dobrą pogodę widać Elbląg, Tczew, Gdańsk nawet. Także serdecznie Państwa zapraszam. I do zobaczenia na zamku w Malborku.